Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tomek. W ostatnim filmiku zostałem zapytany, jakich modów korzystam, więc teraz postaram się wam to wszystko pokazać. Modów mam mnóstwo. Tutaj są te ogólne mody. Będę wam tak co te cztery mody przesuwać, będziecie mogli sobie zatrzymać i wreszcie czego spisać nazwę i sobie to znaleźć w workshopie. Tu macie pierwszą. Jest tutaj dużo modów i powiem szczerze, nie wiem nawet czy wszystkie działają, bo jest czasami tak, że nie umiem ich, jak ściągnę sobie jakiegoś moda, to nie umiem ich potem odnaleźć, tak. Po prostu musiałbym przy tym siąść, a mówię szczerze, jakoś nie mam na to zbytnio teraz czasu, więc nawet nie wiem czy one wszystkie działają. Te w sumie, które najbardziej mi zależało, ten Traffic President i Anarchia na przykład, to one działają. To jest najważniejsze. Mam też bardzo dużo modów z obiektów, samych obiektów, czyli straży pożarnej, nie wiem, pogotowia, szkoły, parki, kwiatki, krzaczki, drzewka, pełno tego mam. I tam no nie jestem wam chyba w stanie tak pokazać, bo to by było strasznie długa lista. Ale tu wam pokażę po prostu te najgłówniejsze mody, których po prostu używam. O, tu jakiś jest, którego nie używam. I to ostatnie. Okej, a obiektów, no to możecie sobie sami zobaczyć. Jest tu pełna lista. No i to już w sumie każdy musiałby na workshopie. To jakieś krowy mamy właśnie do strefy rolnej. To wszystko szukałem sobie na workshopie. To są pojedyncze budynki, tak samo jak... tutaj te... O. No już gdzieś nikogo, Aldi na przykład, Lidl. No jest tego po prostu mnóstwo, ale przy takiej ilości modów musicie też wziąć sobie to pod uwagę, że czas budowania gry bardzo się wydłuży. Mi na przykład gra ładuje się mniej więcej od 3 do 6 minut, gdzieś tak teraz. Ale to wszystko zależy od ilości modów. No i nie wszystkie te mody działają oczywiście, albo działają niepoprawnie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ale no nie jestem w stanie jakoś teraz tego tak wyselekcjonować, które to takie były, które nie. Okej, dobra, to widzimy się za moment w grze, bo muszę zrobić teraz małe cięcie. Więc do zobaczenia. I witam już ponownie w naszym pięknym mieście. Ostatnio co zrobiłem, to dodałem tutaj pełno nowych uliczek. Zrobiłem też linie autobusowe i tak dalej. I będziemy musieli zacząć powoli to zagospodarowywać. Tą strefę jeszcze mam na nią pomysł. Ale to potrzebuje czasu. Więc zajmiemy się teraz tej naszym pięknym centrum. Mamy trochę trupków, ale to dodaliśmy ostatnio krematorium. I tutaj coś mają z ciepłownią. Nie no, wyrabia. To czemu tutaj nie ma? Gdzie jest to nasze? No okej, tutaj to funkcjonuje. Aha, tam chyba była chwilowa przerwa. Dobra. Grę mamy odpauzowaną. Mamy minus 4900, dlatego że tą strefę tutaj usunęliśmy. Ale tutaj mamy jakieś takie wyobrażenie, takie nabrzeże, jakby zrobić tylko. A tu takie delikatne domki. Całkowicie inaczej niż wtedy chciałem. Okej, czy my chcemy tą dzielnicę sobie tutaj rozbudować i tak dalej? Czy może jakichś innych domków? Ja nie wiem w ogóle, czy my coś tu jeszcze takiego fajnego mamy. Tutaj są takie. A to chyba za blisko. Z takiego osiedla byśmy mogli zrobić... O, może tutaj. Czekajcie, aby to fajnie wyglądało. Zmieniają się chociaż kolory? Nie. Dobra, tu zrobimy po prostu takie szeregowce. Tu. Będą gdzieś mniej więcej w tych samych odstępach. Zaraz zobaczymy, jak to z daleka wygląda. Czy może bym tu jeszcze dał tak? O tak za to już nie, bo tutaj tak... To jeszcze możemy chodnik z każdego zrobić z tyłu. Dobra, to tu jak będzie tak, tutaj też zrobimy coś takiego. Też stawimy tutaj 3, a tu już nie może.
to mogą być tak. Czekaj. Typowy jeden rodzaj bloków. Kurde, nie wiem, to będzie fajnie wyglądać jakoś tak. Tutaj też jakoś tak to... Nie wiem sam. Nie, wiecie co? Strasznie one mi się nie podobają. No niestety tak czasem jeszcze coś się wybuduje, a potem skasuje, a te? Dobra, to się jakoś tak nam jakoś inaczej poukłada, o. O, dobra, to już bardziej jakoś. No, teraz to jakoś wygląda przynajmniej. Tutaj może damy sobie jakieś drzewka. Tu. Może tu jeszcze jednego, o. Dobra, coś takiego by mogło być. Czarny tu z tyłu nie mają, dobra. Tutaj potem będziemy mogli jakiś park zrobić. Poczekaj, dajmy jakieś ładne drzewka. Może to takie ozdobne. Tak się trochę odgrodzą. Dobra, z tej strony tak mogą być. O, dobra. To trochę nierówno, ale... Tylko co byśmy tutaj jeszcze dali? Tutaj by mogły sobie powstać malutkie sklepiki. Takie 4x4. Dobra, może sobie odpauzujmy. W sumie 3x3 też by były fajne czasami. Bo to różnej wielkości wtedy będą. Okej. Tutaj zrobimy też tak samo. Powinno się to jakoś fajnie zabudować. O, to jakieś większe. Tak, mamy to. Zobaczmy tutaj teraz. Tutaj linia w sumie idzie tylko stąd. Moglibyśmy zrobić tak, żeby tutaj się przesiadali. Nie to. Tam. Tutaj się będą przesiadać, więc będą mogli jechać tu. Tu. No i w sumie tak. A dobra, niech sobie to objadą dookoła. Dobra, i w sumie tutaj zakończę tę trasę. Jest, dodało nam autobusy. Dobra, dodaję. Komunikację tutaj będą mieć. Teren jest zagospodarowany. Czy ilość... usługi pogrzebowe. Zmarłych jest dużo. Dobra, to się już normuje powolutku. Okej. Czy my mamy problem gdzieś z korkami? Chyba nie. O dziwo. Tutaj ewentualnie. Ale to jest to, że ja im tutaj tą drogę podpiąłem. Czy tutaj mamy światło? Mamy tu światła. Po co mi na rondzie światło? O. I tak muszą dopiero zacząć jeszcze... Tak. Muszą zacząć korzystać z komunikacji miejskiej. Wtedy daje na pewno ilość tych aut się zmniejszy. I ten wjazd mi się... Oj, ten wjazd mi się tutaj strasznie podoba. To jest mały odstęp. Aby oni mogli sobie jeździć porządnie. Dobra, to się zajmę poza odcinkiem jak coś. Okej. Co my tak, mamy dostępność wodociągów słabą, okej. Czyli tak, potrzebujemy nową pompę. Czy damy pompę, czy... A jakbyśmy tutaj użyli tych wież. Wieży ciśnień. Wierzę, że ciśnień by nawet... O, tutaj jakby pasowała. Dajmy tak 3.
No, ciekawie to wygląda. Okej, niech te trupy nam znikną, przecież to masakra jest jakaś. Tutaj też w tej strefie, w tym naszym starym mieście. Okej, kasy mamy jak lodu. Potrzebujemy tak, tu by trzeba jakąś strefę taką handlowo-biurową może. No, tylko damy sobie tak, niskiego zagospodarowania. Tutaj nie chcę nic dawać, tam na razie nic nie będzie. Może cały ten fragment tak zagospodarujemy. Tak, teraz kilka biurowych. W sumie biurowe, nie tu. Biurowe powinno być koło handlowych, wtedy ten hałas jest niższy. Ale też powinno ładnie nam się tutaj wkomponować. Czekajcie, tu nam jeszcze jakoś brakuje. I resztę zrobimy sobie mieszkaniową. Tak, tyle wystarczy. W sumie tutaj na tej głównej ulicy handel. Nie, dajmy też biura. Tutaj też biura będą fajnie wyglądać. Dobra, i zrobimy niskiego zagęszczenia domy. A poczekajcie, nie. Stop. Potrzebujemy alejek. Ale weźmy sobie te. Bo na przykład stąd by mogli się przemieścić tutaj. Tutaj sobie też mogą drogę skrócić. Czemu to się połączyło? Tak, połączyło się, okej. Nie wiem za bardzo, jak te ścieżki mi teraz tutaj wyznaczyć. Tutaj widzę, mi gdzieś strefy zniknęły. Tutaj od razu naprawię. Ej, naprawić chcę. O, pięknie. Teraz tak, tutaj też im drogę skrócimy. Tylko ja bym chciał tak, o, żeby im stref nie niszczyć. Tu. Stąd w sumie też by mogło tutaj wejść. Tutaj na autobusy, wiecie, takie inne te rzeczy będą mieć łatwiejszy po prostu transport. Transport, znaczy będą łatwiej się mogli przemieszczać. To bardzo dużo daje, bo będą musieli autami jechać, a nic, więc jest to nasz plus. Tutaj też mam dać taką ścieżkę, tutaj ogólnie też. Tu też połączymy. Dobra, tam nie będziemy burzyć budynku, podepniemy się tutaj. Okej, jak na razie chyba tyle ścieżek nam wystarczy. Może te jeszcze jedne, tutaj są pasy. To może być tak, może. Okej, wyznaczmy sobie jeszcze tej szkołę. Dajmy taką małą szkołę pod... kurde, tutaj też, tylko jak tu nie zepsuć tego? Okej, damy tutaj tak blisko szkołę podstawową. Jaki on ma zasięg? Halo, pokaż zasięg. Okej, taki... Dobra, macie dwie szkoły podstawowe. To jest szkoła średnia, jest duża. No dobra, niech będzie tutaj. A szkoły średniej chyba nie... uniwersytetu nie potrzebujecie. Gdzie wy macie? Tu. Tutaj nie macie. Ale czy mamy jakąś małą? Tam na końcu chyba gdzieś miałem. To jest uniwersytet na 500, o. No i proszę. Jest. Teraz zobaczmy tylko, jak to jeszcze mamy tak z przychodnią. Przychodnie mamy... Tu mamy szpital tylko. Ale przychodnia też się im sprzeda. I jedno krematorium. Widzicie, to już zaczęło nam wszystko spadać ładnie. Ale krematorium sobie też damy. Dzisiaj tak na uboczu. Straż pożarną. Ta ma 25, ta ma 6, na 6 nam wystarczy. To też gdzieś, o właśnie, przy tej drusce. No i policja. To jest na 10 aut. Gdzie by cię tu ładnie ulokować? O dobra, tutaj.
Okej, jakoś to jest. Tamte budynki strefy handlowej i biurowej nam się już budują. Zrobimy sobie teraz tylko strefę mieszkaniową. Chociaż nie mamy zapotrzebowania, ale kiedyś to zapotrzebowanie nadejdzie. Mamy już 73 tysiące mieszkańców. Więc miasto dalej się rozwija. Nie, ten rondzie nie chce. Koło ronda może być. Nie, tutaj za strażą pożarną mnie. A, teraz to spieprzyłem. Dobra. Tam już nie. Tutaj może jakiś domek jeszcze powstanie. Teraz tak, tutaj. Tutaj też będziemy musieli sobie jakąś komunikację zrobić. O, tu. Niech to miasto w końcu jakoś ładnie wygląda. No i chciałbym już dobić do, nie powiem, do 100 tysięcy mieszkańców. Chociaż za chwilę, nie wiem, czy my już nie możemy czasami lotniska zrobić, byłoby przydatne. Tutaj jeszcze mogą być mieszkania. Tu z tej strony też. To w sumie na całym tym fragmencie. O. Teraz musimy trochę właśnie bardziej rozwijać to nasze miasto, tą ilość mieszkańców, żeby... Niska wartość gruntu, a no to dobra, no to jeszcze jakieś parki trzeba im tutaj dać. Ale może coś z tych specjalnych, czekajcie. Tutaj nic. Nie. Co by im tutaj dać takiego fajnego? No, supermarket by nie pasował. Zamek tutaj? Nie. O kurde, ja tu nie mam nic takiego fajnego. Dobra. Trzeba pomyśleć ze zwykłych parków, czyli damy im to jakąś... Kurde, taka wielka karuzela, jak to wygląda w ogóle? No, chyba nie. Chyba ta karuzela to może być tutaj. Nie no, przecież to... Zróbmy coś takiego. Damy tutaj karuzelę i połączymy ją ścieżką. Zrobimy coś takiego. Powinno to zadziałać. Możemy dać tu jeszcze im coś innego. Tylko co? Tu mamy jakiś park, który mi nigdzie pewnie tutaj nie wejdzie. No jasne. No parkingi to raczej nie. O, to już w ogóle. Ja bym tu kościół walnąć? Nie, on też się tak kupy nie trzyma. Dobra, kościół walniemy tutaj. Okej. Okay. Coś jeszcze im tu znaleźć, no. Boisko. Czekajcie, my tu mamy boisko. Moglibyśmy obok dać parking. Nie to. Nie ta zakładka, ta. Mam w tej stronie? Nie. Tutaj gdzieś miałem park. Matko, jaki park. Miałem... Może to, o. Odejmy nawet dwa. No można tą wartość ziemi nie policzyć się, kurde. Kłócić. Teraz tak, tu mieliśmy jeszcze... Jakby to odgrodzić. Jakoś tak. Okej, jakoś by to wyglądało, tylko że to jest krzywo. I to też jako chyba park działa. Okej. Dobra, tak pira za oko, bo przecież tutaj tak nie wycentruję.
Tu. Tutaj chcę to całe to grodzić. No nie wyjdźcie mi teraz tu za uszami. Ja się tutaj muszę skupić, no. Tylko kurde, wiecie co? Nie podoba mi się ten drugi parking. To. I teraz tak, tutaj muszę sobie dobrze to wycelować. Bo tutaj bym chciał coś takiego, o. No i jasne, no nie wyjdzie mi to, jakbym chciał. A czemu miałoby mi wyjść, no? Tak, teraz tak, to muszę skasować. O, niestety to jest taka zabawa, ale chcemy, żeby to fajnie wyglądało. Naprawdę? Dobra, muszę użyć anarchii. I dlatego anarchia się sprzedaje. Tu. Co te mewy tutaj robią? No i tutaj pod koniec też użyjemy anarchii. Tu, teraz tak. I mam nadzieję, że ja teraz wyjdę z tej funkcji, że to będzie ładnie wyglądać. No. No w sumie to jeszcze możemy tak zrobić. Anarchię wyłączymy. Jak to wygląda? Nie, nawet fajnie. O, ludzie już z tego korzystają. Czy mamy tu jeszcze... Oni tu jeszcze mają niską wartość gruntu. No co ja wam tu jeszcze mam dać? Co wyciecie? Stragan? No nie, no bez przesady. No, bo daliśmy im taki park. Powinni być już szczęśliwi. Dobra. Poza nagraniem to sobie jakoś to udekoruję jeszcze. Zobaczmy, ta strefa się nam tutaj. O, jak ładnie się robi. Nie, no fajnie to jest. Jak tu mamy z autobusami? Tu nie ma nikogo. Więc tak. Czemu ten autobus tutaj jedzie? No halo, gdzie on jedzie? Dobra, zabłąkał się. Tu zrobimy tak. Tu. Teraz, żeby to jakoś tak fajnie objechać. Tu. Tu powinno chycić jeszcze. Dobra, chyciło. Tu. Dobra, możemy zrobić coś takiego nawet. A. Tu niech nawet też przejedzie. I w sumie... No, tu jest przesiadka, tu jest przesiadka. Dobra, zróbmy tutaj następną przesiadkę. I tutaj się zakończy nam. Okej, tutaj widzę, że mamy naprawdę duży natłok ludzi, ale jak ja mam to wam zmniejszyć, no? Ewentualnie mógłbym tu jeszcze zrobić połączenie. Tutaj. Tylko tam mamy drogę dwupasmo. Dobra, zróbmy tą. Wiem, że tak nie powinno być. O, coś takiego. Czy oni będą tędy teraz sobie próbować jakoś tutaj skrócić drogę? No nie wiem. Mam nadzieję, że autobus mi tam nie wjechał. Nie. Okej. Okay. Czy ktoś tam korzysta? No, jakieś tam tutaj sobie korzystałem. Dobra, powinno się to jakoś rozładować. Nigdzie indziej nie ma. Tu pewnie korek jak cholera. Nie no, taki zwyczajny koreczek. Okej, okay, ta strefa jest już cała zabudowana. Tutaj mamy, kurde, to tak fajnie miało być i co? Powiedzmy, że są w trakcie budowy dalej. Okej, okay, tutaj mamy dalej niską wartość gruntu. Co ja wam mam tu jeszcze dać? Komunikację macie. Chociaż szkoły nie muszę wam tutaj dawać. Mogę wam szpital dać jakiś malutki, czekajcie. O, ten. O, taka mała klinika. No, teraz to już musi wam.
Ambulans 2. Pacjentów do 25. No, tak coś wystarczy tutaj. Ale jeszcze im mało, no. Zobaczmy sobie w ogóle wartość gruntu. Jestem ślepy. Wypoczynek, dzielnice. To jest ukształtowanie terenu. Ej, będę jechać po kolei, bo teraz nie wiem. To nie, ogrzewanie, wypoczynek. Jest wartość gruntu. No. Mamy bardzo dobrą wartość gruntu. Co wy tutaj przesadzacie? Podatki macie niskie, wszystko jest ten. Dobra. Co wam mam dać? Saunę? Naprawdę? Macie saunę. Dobra, zobaczymy za chwilę, bo ja już naprawdę nie wiem, co oni chcą. Tutaj mamy to. To jest, przydałoby się też to jakoś drzewkami zawalić. Tutaj są przecież drzewa. Halo? Tu. No. Tylko jakie tam były? No dobra, takie coś. Tu jakieś tak. Gdzie są te większe? O. Trochę zieleni w centrum miasta nie zaszkodzi. Nie mówcie, że nigdy nie widzieliście, bo w centrum miasta też są wysokie drzewa. Tutaj by coś trzeba było dać. Dajmy to też. Tu w sumie mogą być wieżowce. Aha, tutaj wcześniej tory szły. To niech tak zostanie. Tu mamy jeszcze taki cepelek. Tutaj dajemy zwykłe domki. Tu będzie coś takiego. O. Tutaj już całość. Tu może nie. I tu. Okej, tutaj koło cmentarza. No, Handel może nie. Ale czekajcie. Ja bym tutaj zrobił takie mniejsze. O. Coś takiego. Dobra, też trzeba powinno być. Tutaj też trzeba kurde porobić. Ale pociągi. O, widzicie? O i właśnie. To jest właśnie ten mod, który mnie wkurza. Muszę go znaleźć. Domy, które po prostu zaczynają się tutaj niby. A wychodzą mi na ulicę i przez nie przejeżdżają ten. Auta. Może domki fajnie wyglądają, niektóre, bo nie wszystkie, ale no strasznie jest to wkurzające. Co to jest za rezydencja? Jakiś barak mi się tu wybudował. Ej, co jest zgrane? Nie, ja będę na pewno musiał poszukać, jak ten mod się nazywa i go sobie skasować. Ale czemu mi te baraki wyrosły, no? A z tą strefą muszę tutaj coś pokombinować. Gdzie to jest jeszcze raz? Tu. Dobra, ten domek to jeszcze jakoś tego wygląda, no. Ale baraki... No dobra, tutaj widać, że coś się buduje. Nie no, i obok tego jeszcze jeden barak. Dobra, tu już jakiś... O, panele słoneczne nawet mają. Jakaś budka, no kurde. Niech te budynki jakoś tak fajniej zrobią. Okej. I tak, z trupkami mamy już porządek. W sumie wszędzie. Zacznijmy tylko sobie jeszcze na... czemu my tu nie mamy prądu? Aha, dobra, tutaj nie ma prądu. Wiecie co? Dowalmy tu jeszcze kilka takich stref. Tam jest zrobiona i przemysłowa, i handl... tak. Rolna i ta leśnictwo. To one się tu jakoś wybudują. Chyba, że po prostu znaczy za chwilę cały teren. Zobaczymy, by to wyglądało lepiej.
Tu jeszcze może być, to... Tu ten środek w ogóle cały. Takie jakieś centrum tu mamy. Jak widzicie, daję tej, tak naprawdę randomowo. To może te prądy tutaj się w końcu połączą. Tutaj te się wybudują, tu ten... Nie no, powinno być dobrze. Te jeszcze... Aha, to było leśnictwo. To czekajcie, jeszcze zrobimy tak. Tu... Ej, znowu będę mieć odcinek za długi. Tu... Tu jakoś tak. Tutaj dajemy takie dłuższe. Do rolnictwa też mam jakieś mody pobierałem. Właśnie te krowy, nie krowy. Inne pola, żeby były. Można też tworzyć samemu, ale ono nic nie daje w grze takiego. Znaczy nie funkcjonowało tak, jak to powinno, więc... Tamtych nie mam, ale jak znajdę coś nowego, to... To wam oczy pokażę. Okej, dobra, ta strefa będzie działać. Tutaj te, tutaj była to pierwsza dzielnica, oho, pierwszego poziomu. Okej, to też tutaj działa? Działa. Tutaj może być, będzie trzeba rondo zrobić, tam coś czuję. O, widzicie? Na przykład takie pole jakieś z sałatą. Tu gdzieś świnie szukam. Tutaj mamy, co my tu mamy? Nie wiem, to jakaś sałata, czy to kukurydza, czy co to jest? Nawet nie wiem. Są jakieś takie inne pola. No, ciekawie to wygląda z daleka, po prostu fajnie, fajnie się to komponuje i chciałbym naprawdę, żeby tak zaczęło wszystko z sobą współgrać. No, ta strefa tu jest hardcore, no ale przemysł ciężki też musimy gdzieś mieć. Okej, dobra, to na tym sobie zakończymy. Dziękuję wszystkim za oglądanie, za lajki i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć.